Dobry wieczór, moje piękne. Dobry wieczór. Usiądźcie proszę w kręgu. Witam was z powrotem w waszym domu. Oj, widzę miny nietęgie. Jesteście gotowe zrobić porządki? Tak. Tak. Patrycja, jak ci się podobało nasze kino? Przydałaby się mała konfrontacja, wyjaśnienie paru rzeczy. Wiki, a ty jak odebrałaś filmy, które zobaczyłaś? Po Mateuszu się mogłam tego spodziewać. To coś czuję, że dzisiaj będzie grubo. No, atmosfera jest gęsta. Czuję. Pięciu facetów, pięć pięknych kobiet. W tej willi spędziło kilka dni. Teraz wasi partnerzy mogą tu wrócić w zupełnie nowych parach. Już za chwilę wszystko będzie jasne. Panowie zdecydowali, czy wracają do willi sami, czy z nowymi partnerkami. Zuza, zacznijmy od ciebie. Jak myślisz, czy Jarek sobie znalazł nową parę? Myślę, że nie. Czyli te wybryki były tylko wybrykami, ale nie poszedł w nic poważnego? No raczej nie. A tęsknisz za nim? Jak mi ciężko o uczuciach rozmawiać. Tak, tęsknię, ale kurde, nie wiem. Może łatwiej będzie podjąć decyzję, jak staniecie ze sobą twarzą w twarz. Jarku, zapraszam. Jarek, ty nasza myszko, ty urwi się jeden. Uważaj, zaraz będziesz się tłumaczył. Im szybciej, tym lepiej. Na kolana, Jarek. Ja nic nie mówię, ty mów. Myłeś ząbki? Czy ząbki myłem? Oczywiście, że myłem. A czemu miałbym nie myć? To możesz powtórzyć jeszcze. Dlaczego? Jarku, a może ty chciałbyś coś powiedzieć? Co ci chodzi po głowie? Jarku, a ty tęskniłeś za Zuzą? Bardzo tęskniłem. Każdej nocy myślałem o Zuzi. Jak spędziła dzień, co zrobiła, o czym myśli. Zawsze jej mówiłem, dobranoc Zuzanno. Jak nie mogłem spać w nocy, to kładłem się na prawy bok, bo wiem, że Zuza lubi spać na prawym boku. No jakby, mimo że spaliśmy osobno, to w głębi duszy spaliśmy razem. Ja to tak odbierałem, więc dlatego wróciłem samemu. Nie miałem chwili zawahania. Mimo że dziewczyny były fajne, to nie tak fajne jak moja syrenka Zuza. Jarek, love you, trzymam za was mocno kciuki. Wiki, a jak ty obstawiasz?
Mateusz przyjdzie sam, czy sobie kogoś znalazł? Znalazł sobie kogoś. A jak ty się z tym czujesz, jeśli masz rację? Spodziewałam się, więc nie jest to dla mnie zaskoczenie. A byłabyś na niego zła, jakby przyszedł z kimś? Nie, ponieważ był to początek relacji, więc rozumiem go. Okej. Przekonajmy się zatem. Mateusz, zapraszam. Jednak Angelika. Dobry wieczór, kochani. Dobry wieczór. Zapraszam. Koło Wiktorii, pewnie. Odważnie. Wiki, proszę o gorący komentarz. Co ty na to? Nie jest dla mnie zaskoczenie. Nie ma złości? Nie ma. To może jakaś piona z Mateuszem? Oj. Tak trochę jestem zła, trochę nie jestem. Nie jestem zła. Mateusz. Jestem. Gratuluję nowej partnerki. Dziękuję Angelika, bardzo. Witam na Wyspie Miłości. Witam serdecznie. No i jak tam u was? Dobrze. Trafiłeś może na odpowiednią nie? osobę? Aha, chyba tak. A czy chciałbyś coś powiedzieć Wiki, czy jednak wolicie na osobności później? Porozmawiamy na osobności, tak. Dobrze. Asia, mówisz już góralską gwarą? Tak, tyci, tyci. Mhm. A co ci podpowiada twoje serducho? Ciężko powiedzieć. Myślisz, że nasz górol zaszalał? Coś tam widziałam. Wróci z nową dziąchą? Twierdził, że nie, ale zobaczymy. No, nie jeden tu twierdził różne rzeczy. Właśnie, także czekam. No, zobaczymy. Czy nie zawojował? No to czekamy na Rafała. Sama jestem ciekawa. Rafał! Musiałem. Nasz góralski żartownik. Hej. Hej. O Jezu, jak dobrze cię widzieć. Tęskniłem. Też tęskniłam. Strasznie. Rozmazałem cię, czekaj. Ja poprawię, ja umiem poprawić, ja się nauczyłem. Od początku mówiłem, że Asia jest w moim sercu i tak mi się wydaje, że moje uczucie wyżej zlata. I strasznie się cieszę, że się znowu widzimy. W ogóle odebrało mi mowę. Bo ja się tak cieszę, że nie wiem, co powiedzieć nawet. Naprawdę, jestem w szoku. Nie było dylematów? Nas już coś tu więcej łączy niż... Nie, no, one były bardzo fajne, bardzo fajnie się z nimi rozmawiało, ale ja chcę tylko z Asią rozmawiać. No, gentleman. Nie wiedziałeś, jaka tu jest sytuacja u dziewczyn? Bałeś się, że Asia z kimś wróci? Wiesz, czasami trzeba posłuchać swojego rozumu i serca przede wszystkim i ono mi podpowiadało, że Asia tu na pewno z nikim nie jest i czeka na mnie. Nie zwolę. No dobra, dawajcie buziaczki. O, o, o. Jeszcze pięknie. Raz? Jeszcze raz. Tęskniłam za to. I jeszcze raz. No jeszcze raz, bo nie widziałam. Nicole, a teraz twoje przeczucia. Mati czekał na ciebie? Czy przefrunął na nowy kwiatek? My skończyliśmy dzień w sumie noc w takich po prostu warunkach niemiłych, że no nie zdziwiłabym się jakby przed kimś nowym, ale
wierzę w niego, że po prostu zachowa się tutaj jak chłopaki i nie chcę chyba już przedłużać, bo chcę już zobaczyć. No dobrze, to nie przedłużajmy. Mati, zapraszam. Ja nie patrzę. Ja też. Powiedzcie, kiedy mogę patrzeć? Już możesz! Ale i tak jestem... No przytulaski, szybko! A i tak mi się pogadać. To zaraz jakiś striptease będzie. Jest ci zimno? Jest mi zimno, czekam proszę na to. Proszę bardzo. Mati, jaki ty szarmancki. Byłeś też taki do swoich nowych koleżanek? Właśnie. Nie. Ja tak jak tłumaczyłem od początku, mimo poznawania dziewczyn ciągle gdzieś tam zaznaczałem Nicole. A ustami też musiałeś się pocałować, żeby też? Excuse me, bo chciałam coś powiedzieć. Dziewczyny wszystko widziały. Dziewczyny wszystko widziały? No to generalnie nie było tak, że musiałem, ale zadanie było niezaliczone przeze mnie, więc pod presją jakby wszystkich, tak? Chociaż no tak jak zaznaczałem, ciągle Nicole. Ale czy dziewczyny były dobrym sprawdzianem, żeby upewnić się, że Nicole to ta jedyna? Nie tyle dziewczyny, co te wszystkie dni udowodniły mi, że czekam tylko i wyłącznie na jedną osobę i ta osoba siedzi przy mnie. Patrycja, jak się odnajdujesz w tej sytuacji? Myślę, że ten niewyżyty 30-latek przyjdzie tu z pewną kobietą. Czy Dan zamącił? On tu przyszedł chyba tylko pomącić. Ja myślę, że on w ogóle program pomylił. Nie wiem, co on tu robi. Takie są moje przeczucia. No dobrze. Oj, Dana. Zastanów się, czy chcesz tu wracać. Zapraszam. You'll discover just ain't no lover. Ząbki tylko widzę. 'Cause trust is a cuckoo friend. Ktoś tu ma przywalone. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No tam po prawej nie ma miejsca, Dan, niestety. Słuchajcie, aż chyba niebo płacze nad nami. Patrycja. Mówiłam to, co się spodziewałam. Dan. Co tu się, jak to mówią nasi widzowie, od Janie Pawliło? Wspaniała dziewczyna, naprawdę, materiał na żonę. O kim teraz mówisz? Znaczy w sensie Patrycja, naprawdę wspaniałą kobietą i wielu by naprawdę uszczęśliwiło, ale ja potrzebuję troszkę ognia. Potrzebuję takiego zaczepienia, potrzebuję takiej energii. Mam wrażenie, że to szło w dobrym kierunku. Ale jednak troszeczkę za wolno. Ty lubisz szybko? Ostatnie dwie noce przed rozstaniem pokazały mi, że tak jak ja nic nie zainicjowałem, niestety z jej strony nic nie było. I tak mnie troszeczkę to odsunęło, niestety. A jak jest teraz w nowej parze? No jest ta energia, jest ta zaczepka, mimo tego, że jest młodą dziewczyną, mam nadzieję, że jakoś się to ułoży. Jaka jest różnica wieku między wami? 9. I zawsze ci to przeszkadzało, a teraz? Tak jak już powiedziałem, mam czas najwyższy, może przestać się oszukiwać, że zawsze lubię jednak starsze, dojrzałe kobiety. Że jest dla mnie ważne, ta taka initial boom, no jest to dla mnie ważne, nie? A chciałbyś coś powiedzieć Patrycji? Że przepraszam. A za co?
za to, że nam się nie udało. No dobrze, mam nadzieję, że będziecie mieli jeszcze okazję porozmawiać i wyjaśnić sytuację. Totalny hipokryta. Słucham? Totalny hipokryta dla mnie, ale okej. Dlaczego? Co innego mówił, jakby jak mnie nie było, to mówił, że bym wróciła i tak dalej. Podobno cały czas, a tu dwa razy kryjówkę chciał zamawiać i tak dalej. Ja w ogóle wyjaśnię z nim to później. Trzech panów nie uległo pokusie Casa Amor, a właściwie trzem pokusom. Dziewczyny, zapraszam. Tell me the whole world's in flames and I set it alight. Told you I'm a genius. One day I will rule. Sylwia, Ola, Dominika, dziękuję wam za udział w Love Island. Jako singielki wracacie do domu. Pa! And I'll find